jest wszystko, cenę ma. Spytają dzieci kiedyś nas, kto ukradł im najlepszy czas. Naszym pierwszym gościem jest pan senator Jerzy Chruścikowski, przewodniczący NSZZ Rolników Indywidualnych Solidarność. Witam, szczęść Boże. Szczęść Boże. Panie senatorze, chciałem zapytać o polskie mleko. Państwo jako Solidarność też organizujecie konferencję. Wczoraj była druga konferencja, polskie mleko wysokiej jakości od rolnika dla konsumenta. Wczoraj w Krasnym Stawie, trochę wcześniej, bo 26 czerwca w Ciechanowie w Mazowieckim i wiem, że planujecie jeszcze jedną 23 sierpnia w Bielsko-Podlaskim, czyli dla Podlasia. Jakie założenia tej konferencji? Można powiedzieć, temat sam wiele mówi, ale wiemy, że temat polskiego mleka to też problem embarga Rosji, pytanie o politykę Europy, czyli Komisji Europejskiej. Co ona na to, że polscy rolnicy, polscy, prawda, przedsiębiorcy, bo to też mówimy trochę szerzej, mają konkretne problemy, które próbują rozwiązywać? No tak, rzeczywiście sprawa mleka jest najtrudniejsza w ostatnim okresie dla polskich rolników, hodowców krów i tu podejmowaliśmy jako związek wiele działań, aby poprawić sytuację na rynku mleka. Zresztą ona jest w dość długim już kryzysie. Ceny są poniżej kosztów produkcji i wspólnie tu działaliśmy z organizacjami związkowymi, jak i również Krajową Radą Spółdzielczą Mleczarstwa, jak i również Polską Izbą Mleka. Podjęliśmy działania tutaj z innymi związkami w Kopa-Kodrzeka, bezpośrednio tu w Polsce i kiedy był komisarz do spraw rolnictwa Filip Hogan, jak i również PISWA. W czerwcu jeszcze pisaliśmy tutaj wspólnie, popierając inicjatywę polskiego rządu, żeby pakiet pomocowy przyznać dla pomocy producentom, jak i również umorzyć kary, które przecież są potężnymi karami, bo przecież ponad 90 groszy za litr mleka, którego trzeba zapłacić, a tak naprawdę za mleko już teraz niektórzy mieli 90 groszy, albo w niektórych przypadkach nawet 60 groszy. W związku z tym pokazuje to, że trzeba było więcej płacić kary niż te działania podejmowane zostały. Nawet ten pakiet, który został przyjęty zaraz jeszcze w lipcu, no on pokazał, że można coś uruchomić z Komisji Unii Europejskiej, ale to są środki niewystarczające, to są małe, ale jest jakaś pomoc, jest jakieś działanie. Natomiast my jako związek również działamy w kierunku promocji polskiego mleka, gdyż wiemy, że trudności, które są na rynku, powodowane są brakiem eksportu, a z tego co wiem, to jest około 30% produkcji naszej idzie na eksport. W związku z tym załamanie się rynku rosyjskiego, embargo rosyjskie, to jest embargo polityczne, wiadomo z jakich względów, bo chodzi o Ukrainę. A z tych 30%, panie senatorze, panie przewodniczący, z tych 30% ile szło w stronę Rosji?
No to kilka procent, ale te kilka procent to jest znaczące, bo to jak mówimy często, my rolnicy, że wystarczy łyżka dziegciu, żeby popsuć beczkę miodu, czyli załamanie rynku częściowo naszego rosyjskiego, częściowo innych krajów Unii Europejskiej spowodowało, że kraje na przykład Francja, Niemcy, czy tam Holandia, czy inne kraje do Polski eksportowały nam produkty mleczne, tu nam na rynek do sieci spychały, co obniżały cenę, bo oni też stracili rynek rosyjski. To jest, nastąpiło zaburzenie rynku europejskiego, czyli konkurencja wewnątrz europejska, która i jeszcze na dodatek duże kraje takie jak Nowa Zelandia, która rzeczywiście, Australia, które rzeczywiście wpłynęły na rynek światowy, no spowodowało zaburzenie rynku. No i my w tym momencie szukamy różnych rozwiązań, pomoc eksportową, żeby w ramach funduszu promocji, w ramach możliwości rządu. I dlatego te wszystkie działania już dzisiaj wymiernie przynoszą efekty, bo dzisiaj możemy powiedzieć, że cena już na mleko lekko wzrosła, już około 10 groszy idzie stopniowo wzrost i oby tak się utrzymywała, to będzie szansa, że rolnicy dostaną już tą tak zwaną cenę już ekonomiczną, która daje gwarancję już dochodu, przynajmniej zwrotu kosztów produkcji już na dzisiaj. To, i też mówimy o tym, że organizując te konferencje w ramach Funduszu Promocji Mleka, żeby promować tego mleka jak najwięcej na polskim rynku, bo na przykład polscy konsumenci mają ponad 200 litrów mleka rocznie na osobę. W przypadku Francji to jest blisko 370, bodajże jak się nie mylę, litrów, czyli mamy blisko drugie tyle. Jeżeli byśmy na swój rynek więcej mleka, ale to nie znaczy, że same mleko jako mleko, tylko w produktach galanterii nazywamy to mleczne, jogurtów, kefirów, serków, różnych innych, to nasze spożycie, które byśmy powiększyli przynajmniej o 50%, nie mielibyśmy problemu w ogóle z eksportem. No więc my w ramach promocji, panie senatorze, chcemy właśnie promować konsumentów, żeby więcej pożywali polskiego mleka. Bo tutaj myślę, że dwie kwestie można poruszyć. No, kwestia zwiększenia konsumpcji mleka, ale patrzmy też, jakie na przykład mleko kupujemy, od kogo ono pochodzi, żeby troszeczkę tej solidarności takiej było rzeczywiście z rolnikiem i myślenia o gospodarce polskiej, bo pan mówi, eksport może coś wnieść, ale jeżeli zdarzy się takie embargo, widzimy, że działania krajów europejskich, oni wiele rzeczy robią na własną rękę. Tutaj nie do końca jest solidarność, że myślą o naszym rynku. Komisja Europejska też zrobi tyle, ile może. I teraz pytanie o mleko importowane. Co my robimy, ile my tego sprowadzamy, na ile nam Komisja Europejska pozwala, czy też nie, bo tutaj z jednej strony gdybyśmy pili nasze mleko, nasze produkty, tak z solidarności, prawda, a nie biegali, prawda, bo tamto bardziej kolorowe i bardziej sproszkowane, tutaj tak zironizuję, i moglibyśmy temu pomóc, więc kwestia, ile importujemy i ile pijemy, tak? Ile zużywamy i jakie mleko, jakie produkty, czy one są polskie, czy też nie, bo ta solidarność i to świadome działanie konsumenta mogłoby spowodować, że tego problemu by no, nie było w ogóle, albo byłby zmniejszony, tak? Jego rażenie, jeżeli chodzi o producentów i hodowców. No proszę Państwa, no właśnie między innymi te konferencje miały nam jakby uświadomić, uzmysłowić nam konsumentom, jak również producentom, mleczarniom, które są przeważnie spółdzielcze, żebyśmy właśnie ten mechanizm, o którym ojciec tutaj wspomniał, po pierwsze wzmocnić na rynek nasz produkt, nasze lokalne mleczarnie o wysokiej jakości, mamy promocję tutaj w ramach jakość tradycja, czyli jeszcze bardziej produkty polskie, pochodzenia polskiego, żeby nie importować z zewnątrz i jak najwięcej oznakowań, że to jest polski produkt. Natomiast na nieszczęście te sieci handlowe stosują zasady takie monopolistyczne i mówią do mleczarni, jeśli nam nie obniżycie ceny, za którą proponują nam za mleko niemieccy farmerzy, holenderscy czy francuscy, to my sprowadzimy sobie z zewnątrz i doprowadza do tego, że nasze mleczarnie sprzedają mleko, przetwory mleczne poniżej kosztów produkcji, aby tylko wejść na rynek kosztem, żeby nie zawalić rynek importu z europejskiego. Dlatego, że nie ma żadnych limitów w ramach Unii Europejskiej. Można przemieszczać ile kto chce produktu w ramach Unii.
jest wolny przepływ towarów, w związku z tym nawet nie możemy tego jakby czyli zablokować. Panie senatorze, my możemy zdecydować o tym, co znika z półek. Ale konsument. Konsument. My jako konsument możemy zdecydować, że będzie większy popyt na produkty polskie. Jeżeli tu się okażemy solidarni, rynek będzie miał mniej problemów. Tak? Tak jest. Dobrze. I będzie wyższa cena dla polskiego producenta. Druga sprawa, chciałem zapytać o, bo dzisiaj informujemy w informacjach, dnia zalewa nas zboże z Ukrainy. Przez Węgry, Słowację, Czechy przebywają do nas coraz większe ilości zboża. Rolnicy ustrzegają przed niekontrolowanym importem z Ukrainy. Oni tylko to mogą zrobić. Nie mogą zatrzymać, nie mogą sprawdzić, bo nie od tego oni są. Chodzi głównie o pszenicę i kukurydzę. Według oficjalnych danych Polska jest atrakcyjna dla ukraińskich dostawców i z roku na rok to się zwiększa. Było sprowadzonych 172 tysiące ton zbóż, z czego 172 tysiące ton to była kukurydza. Pytanie też modyfikowana, czy też nie. Czy mamy tutaj kontrolę, jeżeli coś sprowadzamy? I teraz, w ciągu pierwszych 5 miesięcy bieżącego roku z Ukrainy ten import sięgł 148 tysięcy, czyli mamy rozumieć, że w ciągu roku to się podwoi, będzie więcej jeszcze niż do tej pory. I pytanie, kto to sprowadza, kto to może skontrolować, no żebyśmy znowu i w tym miejscu nie mieli problemów. No rzeczywiście ojciec ma dużo racji w tych sprawach, które już jakby artykułował, pokazał, jak to wygląda. Natomiast ja robiłem niedawno posiedzenie Komisji Senackiej Rolnictwa dotyczące rynku zbóż i tych problemów. Mieliśmy sprawozdanie przedłożone przez pana ministra. Była dość obszerna informacja i my zażądaliśmy dosłownie, również na komisji, jak i organizacje, związki i zbrojnicze wcześniej, pełnej kontroli jakościowych, wpływających zbóż pod względem choćby nawet, że my w Polsce, w Europie nie możemy stosować pewnych środków ochrony roślin, które stosują na Ukrainie, że stajemy się niekonkurencyjni z powodów tańszych kosztów produkcji, bo u nas są bardzo drogie środki, które mówi się ze względów zdrowotnych nie powinny być stosowane w ramach Unii Europejskiej, a na Ukrainie można stosować. I chodzi, żeby badać jakość, czy te zboża odpowiadają jakościowym polskim normom, europejskim normom, czy się wwozi coś, co potem o tańszych cenach nie jakościowo nie odpowiadając, jak i również ilość, która powinna wpływać, bo kontyngent jest określony na Unię Europejską, żeby on był zbilansowany, że nie na każdy kraj wepchną co chcą, a potem się okaże, że zamiast milion to wprowadzą 3 miliony ton i zaleją Europę, szczególnie tutaj Polskę, bo my najbliżej jesteśmy. Kto to sprowadza? No to powiem szczerze, sprawdzałem tutaj niektóre zakłady, pytając jaki wygląda stan, czy kupują to polskie zakłady. Okazuje się, że są podmioty, spółki kapitału międzynarodowego, które wynajmują powierzchnię w polskich magazynach, jako oni płacą za przechowalnictwo. Spółki są zainteresowane, że zarobią na przechowalnictwie, natomiast te koncerny międzynarodowe kupują. Prawdopodobnie będzie to część na rynek nasz, albo część na reeksport z Polski do innych krajów. Więc pytanie, panie pośle... Panie senatorze, ja się obawiam, że to najgorszy problem jest, że nam burzy rynek w okresie, kiedy jest teraz żniwa. No kto powinien być tym żywotnie zainteresowany i na ile żeśmy się umówili, prawda? Bo żeby nie było tak, że każdy robi z nas, raczej u nas robi co chce, co mu się podoba, bo w tej sytuacji co zrobi rolnik, który przyjdzie, zapuka, wiesz co, ja mam dwie przyczepy, a wiesz co, przyjdź za dwa lata, mu powiedzą. No tak chyba być nie może. No ktoś musi pilnować interesów żywotnych, bo jeżeli pilnujemy naszego rolnika, naszego przedsiębiorcy, no to pilnujemy żywotnych interesów państwa i ktoś za tym stoi i za to jest odpowiedzialny. No odpowiedzialny na pewno jest po pierwsze Komisja Unii Europejska, która spowodowała do tej pory, że od kilkunastu lat... To serdecznie możemy ich pozdrowić i wysłać kartkę z wakacji. Jest cena interwencyjna 101 euro, która stabilizować ma rynek. Jeżeli byłaby cena, co my już wielokrotnie do Brukseli pisaliśmy, wnosimy się 150 euro, czyli to byłoby ponad 600 zł, wtedy nie byłoby zaburzenia rynku, nawet importu czy innego, bo cena by musiała być płacona co najmniej 101 euro. Jeśli byłoby przy 150 euro za tonę, natomiast jeżeli tak jest, jak dzisiaj 101, to do 400.
podmioty mogą do takiej sytuacji doprowadzić, rozwalając rynek europejski, a szczególnie w Polsce, nawet do 400, bo nie ma innej gwarancji, ani rząd nie ma możliwości podjęcia innych działań. Natomiast trzeba próbować... Przepraszam, ale jak się rząd na coś takiego może zgodzić, że ktoś mu, prawda, rozkłada wszystko na stole? No niestety wpadliśmy w tą pułapkę, jakiej sieci handlowe decydują, tak, no, i również handel i obrót zbożem stał się w rękach prywatnych, koncernów też międzynarodowych, które decydują o rynku. I my, rolnicy, musimy się wspólnie tutaj organizować, wspólnie działać z rządem na czele, ażeby po prostu przeciwdziałać takim mechanizmom, które są no nieuczciwe praktyki. No ja wiem, że minister przygotowuje rozporządzenie, ustawę w tej chwili o tak zwanych nieuczciwych praktykach, które mają ukrócić ten mechanizm. Mam nadzieję, że to się uda zrealizować, co pozwoli częściowo jakiś mechanizm stosować na stosowanie nieuczciwych praktyk względem tu handlowców szczególnie. Bardzo dziękuję, panie senatorze. No to też nam coś mówi, jak potrzebne są bardzo rozsądne działania i nie możemy komuś zostawiać pola do działania. Jedni decydują, a drudzy robią, co chcą, a tak naprawdę my nie zarządzamy własnym rynkiem i nie możemy pomóc rolnikom, nie możemy rozwiązywać na bieżąco problemów, które no, pojawiają się. Tak? To jest ten problem, co walczyliśmy od lat, że nie wolno przemysłu rolno-spożywczego oddać w obcy kapitał, bo on decyduje i o przetwórstwie, i o handlu. To jest największą tragedią, która się stała w ostatnich latach. My jako rolnicy polejemy i uważamy, że to trzeba jak można jeszcze powstrzymywać. Dziękuję bardzo. Szczęść Boże, panie senatorze. Szczęść Boże. Naszym gościem był pan senator Jerzy Chruścikowski, przewodniczący NSZZ Rolników Indywidualnych Solidarność. Naszym gościem jest pan Bronisław Piecha, poseł Parlamentu Europejskiego, były wiceminister zdrowia. Witam serdecznie, szczęść Boże. Witam, szczęść Boże, witam ojca, witam radiosłuchaczy. Panie pośle, Ministerstwo Zdrowia wspiera naprotechnologię. Pamiętamy te, można powiedzieć, zmagania, bo poprzedni minister wprowadzał in vitro jako też ten program leczenia dotyczący walki z niepłodnością, który miał być refundowany i obecny minister z tego zrezygnował. To było konkretne rozporządzenie. Program kompleksowej ochrony zdrowia prokreacyjnej w Polsce na lata 16-20 uzyskał pozytywną opinię Agencji Oceny Technologii Medycznych i Trafikacji. Gdyby pan mógł, panie pośle, panie ministrze, powiedzieć słowo o tej różnicy, tak? Dlaczego powinniśmy wybrać na przykład na protechnologię, a nie in vitro? W którą drogę dana, można powiedzieć, dana próba pomocy, prawda, rodzicom jest tą, która daje nadzieję, a druga nie? No, chciałoby się najpierw powiedzieć, że trzeba złożyć serdeczne podziękowania, że jednak Ministerstwo Zdrowia na serio podeszło do spraw kłopotów prokreacyjnych, czyli możliwości posiadania dziecka przez polskie małżeństwa. Ten problem jest, nikt go nigdy nie ukrywał. Poprzednia ekipa poszła na skróty, wymyśliła metodę oczywiście bardzo atrakcyjną, bo można ją pięknie opakować, ale kontrowersyjną, i to kontrowersyjną z trzech punktów widzenia. I ja bym te trzy punkty widzenia chciał jednak odnieść do naprotechnologii, czyli tej technologii, która opiera się absolutnie na naturalnych działaniach medycznych, a nazywa się naprotechnologią. Dobrze, że tak się stało. Dobrze jest również, że ten program nazywa się kompleksowym rozwiązaniem problemu niepłodności małżeńskiej czy niepłodności rodzicielskiej. Dlaczego
do Z, czyli od diagnostyki poprzez odpowiednie leczenie terapeutyczne, poprzez określone leki i również opiekę w trakcie ciąży i porodu. To jest właśnie ta kompleksowość. Czym się te dwie metody różnią i jakie są plusy, jakie są plusy? No pierwsze trzeba zacząć zawsze od spraw etyczno-moralnych. Wiele na ten temat się mówiło. Te kontrowersje są znane nie tylko w Polsce, są znane i we Włoszech, i we Francji, i w Hiszpanii, i w Stanach Zjednoczonych. No, ta metoda in vitro opiera się absolutnie na inżynierii i to inżynierii technologicznej, gdzie kobiety, a w zasadzie niepłodne pary, niepłodne małżeństwo traktuje się instrumentalnie. Z jednej strony jako źródło komórki jajowej, a z drugiej strony mężczyzna jako źródło plemnika. Oczywiście wszystkie te metody nie są absolutnie, nie są jakieś tam obojętne dla organizmu, zwłaszcza kobiety. To kobiety najwięcej tutaj ryzykują. I to jest, różnica jest taka, że tutaj wykorzystujemy bardzo szczegółową diagnostykę w naprotechnologii. Dochodzimy, dlaczego jest tak, że to małżeństwo czy ta para nie może mieć dzieci, a nie tylko, że wskazujemy, aha, jest jakiś fakt, nie mogą mieć dzieci, bierzemy pieniądze i tak idziemy na skróty, stosując tą technologię w procedurze in vitro. Więc dochodzimy, dlaczego. Przyczyny niepłodności są bardzo różnorakie. Większość, zdecydowanie większość, poza nielicznymi wyjątkami, da się wyeliminować. Niestety. Niestety żyjemy w czasach, gdzie chcemy mieć wszystko już, natychmiast i najlepiej bez jakiegokolwiek wysiłku. Postępowanie diagnostyczne, czyli rozpoznanie, dlaczego jest tak, a nie inaczej. Plan leczenia wymaga absolutnego zaangażowania małżonków czy pary partnerskiej, bo musimy tutaj stosować określone procedury i określone parametry wykorzystywać. Więc to jest bardzo dobrze, ale jednocześnie w tym małżeństwie, w tym bezpłodnym małżeństwie rodzi się specjalna więź, bo to oboje rodzice w tym procesie diagnostyki, dochodzenia i leczenia uczestniczą, a nie tylko kobieta jako dawca komórki jajowej odpowiednio stymulowana, pobierana przez instrumenty chirurgiczne, wszystkie inne rzeczy, a mężczyzna gdzieś tam swoje spokój. To pierwsza rzecz. Druga rzecz to są aspekty tak zwane, no, poza tym etycznymi jeszcze chciałbym podkreślić, że jeżeli chodzi o naprotechnologię, nie ma sytuacji, gdzie wytworzony w procesie na szkle zarodek ludzki albo ulega mrożeniu, albo jest odrzucany, czyli niszczony. Prawda? Nie ma tej etycznej powłoki życia ludzkiego, że je tam niszczymy, unicestwiamy albo topimy, za przeproszeniem, że użyję takiego sformułowania, w ciekłym azocie i zostawiamy go w jakiś tam niebyt. Bo prawdą też jest, że ponowne korzystanie z wytworzonego zarodka ludzkiego jest w zasadzie ewidentne, jest w zasadzie pewnym incydentem i nie sądzę, żeby więcej jak 5, może 10% tych zarodków ludzkich, którzy na wieki w zasadzie są skazane na pobyt w ciekłym azocie, miało możliwość powrócenia do życia. To jest jeden aspekt. Natomiast tutaj stosujemy absolutnie metody czyste, czyli tej etycznej sprawy, tej moralnej sprawy tutaj nie ma. Druga sprawa to chodzi o skuteczność tych metod. I ta skuteczność tych metod również była w polskich mediach, ale i tych mediach takich, no, ideologii, powiedzmy, liberalnej, absolutnie ateistycznej i neutralnej światopoglądowo podważana. Otóż skuteczność naprotechnologii jest zdecydowanie większa niż skuteczność procedury in vitro. No, niestety, czasami ten proces dochodzenia pary małżeńskiej do potomstwa jest trochę dłuższy w naprotechnologii niż w procedurze in vitro, ale i rozczarowań mniej, i współpracy więcej, i przede wszystkim, no, tych dylematów moralnych, prawda, i finansowych również nie. Druga rzecz, następna rzecz, o której mówimy, ta skuteczność jest większa, w związku z tym, no, preferujemy metody skuteczniejsze, aczkolwiek inne. I ostatnia rzecz, jaka jest bardzo również ważna, to jest kwestia finansowa. Otóż okazuje się, że minister zdrowia, poprzedni minister zdrowia, pan minister Rukowicz, wydał lekką ręką, na z bardzo wątpliwymi kryteriami prawnymi, podstaw prawnych, wiele milionów złotych. Efektu jakoś o nim nie słyszymy. On jest gdzieś tam ukryty, poza różnymi liczbami statystyk. Nie wiemy, ile dokładnie parę. Jak wiemy, to ile zaszło w ciąży, ile te ciąże były donoszone, ile urodziło się dzieci, a ile zostało stworzonych zarodków, a ile to tak na dobrą sprawę wszystko kosztowało, bo to nie było tak, że cała procedura była opłacona. Część tej procedury opłacali również ci, którzy w tej procedurze in vitro uczestniczyli. Tu
dalej mamy opłatę od A do Z. I muszę powiedzieć, że bardzo mnie cieszy wreszcie to stanowisko i te oświadczenie i te rezultaty dociekań przez Agencję Oceny Technologii Medycznej i Taryfikacji. Od czego jest ta agencja? Ta agencja jest ciałem bardzo niezależnym. Składa się z wybitnych specjalistów. Składa się i z tych, którzy zajmują się lekami, i tych, którzy zajmują się postępem ciąży, i tych, którzy zajmują się efektami finansowymi. Tam też są ekonomiści. I cieszy mnie to, że ta agencja powiedziała, dane paliwa i zielone światło dla tego typu postępowania. To znaczy, co stwierdziła? Stwierdziła po pierwsze, że metoda naprotechnologii, czyli naturalnego, więc w jakiś tam sposób modyfikowanego farmakologicznie oczywiście procesu, jest bezpieczna. I to potwierdziła bezwzględnie, prawda? Dwa, że ta procedura stosowania naprotechnologii jest skuteczna, no bo gdyby nie była skuteczna, to nikt by nie wykładał pieniędzy publicznych na finansowanie tego typu zabiegów. I trzy, stwierdziła jeszcze jedną rzecz, absolutnie abstrahując od spraw etycznych, moralnych, medycznych, powiedziała, że jest opłacalna. To znaczy, że nakłady finansowe przeznaczone na leczenie tych par małżeńskich niepłodnych na pewno są dobrze zainwestowane. Chciałem podkreślić, dobrze zainwestowane. Po prostu to się opłaca. Takie leczenie się opłaca. No właśnie, bo panie pośle, panie ministrze, no od wielu lat mówi się, naprotechnologia jest uważana za skuteczną metodę leczenia niepłodności, bo pan wspomina diagnostyka, pewne przyczyny, tak. Leczenie, a in vitro, to ktoś powie, nowoczesna technologia i jak gdyby tak, że dzisiaj żyjemy w takich czasach, że powinniśmy pójść za nowoczesnymi technologiami, ale czy ona rozwiązuje te problemy, o których pan wspominał i czy rzeczywiście leczy niepłodność? Nie chciałbym tutaj ojca trochę strofować. Naprotechnologia jest też nowoczesną technologią. Ale że ona nie powstała 100 lat temu, więc też nie dawajmy takiego światła, że to, co gdzieś trzeba używać na szkle, co jest wątpliwe, moralnie etyczne, to jest zawsze nowoczesne. Nie. Naprotechnologia opiera się na super nowoczesnych sprawach diagnostycznych, leczeniu itd. Dlatego chciałbym, żeby pan też o tym wiedzieli. Żeby pan minister też o tym powiedział. Tak? Że naprotechnologia również jest metodą nowoczesną. Natomiast dlaczego tak było? Ano tutaj mamy do czynienia z naszym współczesnym światem opanowanym przez takie, a nie inne środowiska. No starczy spojrzeć na reklamy telewizyjne. Mamy suplementów diety, lekarz i tak dalej. I co z tego, że jak to bierzemy? Będziemy coraz młodsi, coraz sprawniejsi. Tak, przecież to jest nieprawda. My się starzejemy, starzejmy się normalnie, starzejmy się zdrowo, to znaczy utrzymujmy swoją kondycję, ale nie wierzmy w różnego rodzaju cuda. Procedura in vitro pokazywała, że są jakieś cuda, gdzie się wszystko da zrobić, bo człowiek jest Panem Bogiem. Człowiek może wszystkim dysponować, wszystko może naprawić i tak dalej. To głęboka nieprawda, bo ta procedura w technologii człowieka była przede wszystkim bardzo niebezpieczna dla kobiet. Nikt nie mówi, że się zdarzały przypadki zgonu, ale się zdarzały. I to na tej wstępnej metodzie. Że jest tania. Jest prawda, jest bardzo droga. Trzeba wykorzystać ileś tych cykli, stymulacji, pobierania komórek jajowych, doświadczeń różnego rodzaju i to wszystko kosztuje. I że jest również skuteczna. Skuteczność tej metody przecież jest jasna, jest znana. Gdyby stosować bardzo takie zalecane przez pewne ośrodki, że tam jedną czy dwa, że nie wolno niszczyć zarodków, jedna, dwie komórki jajowe i tak dalej, to ta skuteczność tej metody byłaby około 15-20%, co przy zderzeniu na protechnologii, i to skuteczność jest 75-80%, no wygląda, te wyniki są rachityczne, źle wyglądają, ale propaganda, ale wbijanie ludziom, że wszystko, co jest wbrew naturze, jest nowoczesne dzisiaj ważne, bo to człowiek jest miarą wszech rzeczy i człowiek o wszystkim decyduje, a natura, prawa natury nie mają nic do tego. Nawet względy etyczne i opory etyczne, bo wiele par miało te opory jakieś tam, też da się zagłuszyć. Podkreślić jeszcze, jak naprawdę, że jest nowoczesną metodą, skuteczną metodą, bezpieczną metodą i opłaca się w nią inwestować. I tutaj chylę czoło przed ministrem zdrowia, że się zdecydował popierać właśnie takie technologie. Powiem więcej, no dzisiaj cały świat, a zwłaszcza ta słynna Europa, mówi o ekologii. Co to jest za ekologia z wykorzystywaniem procedury, gdzie życie ludzkie tworzy się na szkle? Co to jest za nowoczesna technologia? Co to jest za ekologiczna technologia? Jeżeli mamy być bliżej prawom naturalnym, bliżej
moralnym zasadom, to musimy stosować inne metody. I tą metodą na pewno jest ta protechnologia. Liczę na to, że te środki, bo tam będą środki finansowe, zostaną dobrze wykorzystane i że wiele i polskich lekarzy, i polskich poradni, które się będą tutaj zajmować, i polskich szpitali, będzie miała duże doświadczenie, bo to, jeszcze trzeba też podkreślić, będzie na dobrą sprawę bardzo pionierski program na skalę europejską. Europa chciała iść na skróty. Jak zresztą ojciec wie, serdecznie słuchaczy, gdzie to Europa idzie na skróty w wielu sytuacjach i płaci ogromną cenę. Ogromną cenę za te skróty. Natomiast myślę, że będziemy pionierami, żeby te metody na dobrą skalę, z dużym wsparciem pieniędzy państwowych, bo to też jest ważne, wykorzystać i pokazać światu, że można. Można inaczej, można bezpieczniej, można etycznie i moralnie lepiej i można skutecznie. Dziękuję bardzo. Dziękuję, pozdrawiam, szczęść Boże. Naszym gościem był pan poseł Rosław Piecha, były wiceminister zdrowia. Profesor Paweł Bortkiewicz, bioetyk. Witam serdecznie. Szczęść Boże. Szczęść Boże, kłaniam się bardzo. Księże profesorze, hiszpańscy biskupi sprzeciwiają się ustawie dotyczącej dewiantów seksualnych. Chodzi o przepisy o integralnej ochronie przed dyskryminacją z powodu orientacji i tożsamości płciowej w regionie Madrytu, uchwalone w ubiegłym miesiącu przez parlament. Jeżeli mogę prosić o komentarz, ale chciałbym, żebyśmy wcześniej wysłuchali informacji, którą przesłał do nas ojciec Marek Raczkiewicz z Hiszpanii. Mówi o komunikacie i stanowisku biskupów metropolii madryckiej. Czas uzdrowienia, nie lamentacji. Taki tytuł nosi komunikat biskupów diecezji Alcalá de Henares i Getafe dotyczący przyjętej przez madrycki parlament ustawy o integralnej ochronie przed fobią LGBTI oraz dyskryminacją z powodu orientacji i tożsamości płciowej w regionie Madrytu. Wielu ekspertów, a także środowiska wychowawcze alarmują, że przyjęta ustawa to narzędzie do narzucenia ideologii gender. Polemiczna ustawa została przyjęta 14 lipca bieżącego roku, a tydzień później ukazała się w dzienniku urzędowym. Biskupi podkreślają, że opiera się ona na antropologii, która neguje różnicę płciową między kobietą i mężczyzną oraz cielesno-duchową jedność osoby. Tym samym ustawa jest sprzeczna z prawem naturalnym oraz anuluje nauczanie Pisma Świętego i Kościoła. Ponadto zamierza nawet zabronić publicznej modlitwy za osoby, które proszą o nią, aby zmienić orientację w swoim życiu, czytamy w nocie. Biskupi podkreślają, że ustawa jest atakiem na wolność religijną i sumienie, na prawo rodziców do wychowania dzieci zgodnie z własnymi przekonaniami, a także na wolność nauczania oraz na wolność osób do kierowania swoim życiem, czy też proszenia o pomoc, także religijną. Partie, duże związki zawodowe, większość mediów oraz dużo firm chce narzucić ideologicznie jedno myślenie, które anuluje wolność i odwagę, by szukać prawdy o ludzkiej osobie w jej cielesno-duchowej jedności i różnicy płciowej. Prawnie narzuca się ideologię, w tym wypadku ideologię gender, i ogranicza wolność sankcjami i prześladowaniami, czytamy w nocie. Biskupi zachęcają wszystkich ludzi dobrej woli do dialogu. Na reakcję nie trzeba było długo czekać. Środowiska LGBTI zapowiedziały, że pozwą biskupów do sądu, ponieważ nawołują do nienawiści. Księże profesorze, prawo naturalne, prawo stanowione, ideologie i no, kwestia dialogu, czy on jest możliwy, argumenty, które możemy sobie nawzajem przedstawić. No, zacznę może od końca, mianowicie od tego, że dialog w tych warunkach wydaje się coraz bardziej utrudniony, bo z jednej strony mamy do czynienia z głosem prawdy i rozumu, jaki reprezentuje Kościół, i ośmieliłbym się powiedzieć, że właściwie jedynie Kościół dzisiaj reprezentuje
takie stanowisko oparte na rozumie, racjonalności i racjonalnym odczytaniu świata. Natomiast z drugiej strony mamy zupełny bełkot, mamy po prostu bełkot powiązany z jakimiś dewiacjami psychologicznymi czy psychiatrycznymi, bo do takich właśnie dewiacji psychicznych no zaliczyłbym mieszanie natury człowieka, demontaż tej natury człowieka, zrównywanie par homoseksualnych, czy par biseksualnych, czy transseksualnych z parami małżeńskimi. Przepraszam tutaj może za cynizm i ironię, ale no wyobraźmy sobie, że w dobie współczesnych napięć politycznych jakieś państwo wprowadza ustawę zrównującą pistolety na wodę z armatami czy z bronią palną i twierdzi, że mają one ten sam charakter odstraszający, ten sam charakter militarny. No to jest oczywiście głupota, to jest ewidentna głupota i równie taką samą głupotą jest próba zrównywania związków homoseksualnych z parami małżeńskimi. To nie jest kwestia prawa, to jest kwestia roszczeń, które są reprezentowane przez określone grupy nacisku i które w gruncie rzeczy nie promują tych związków, ale degradują i poniżają pary małżeńskie, dlatego że zabierają im ich autentyczne prawa, natomiast przejmują je przez te związki homoseksualne jako przywileje. I dlatego śmiem twierdzić, obserwując to, co dzieje się we współczesnym świecie, że z jednej strony no właśnie mamy do czynienia z nasilającymi się atakami ze strony zideologizowanych grup politycznych, a z drugiej strony mamy opór i odpór ze strony właściwie wyłącznie Kościoła katolickiego, że ten dialog jest bardzo trudny. Możliwy jest natomiast dyskurs, możliwa jest dyskusja i w tej dyskusji musimy zabierać głos i bronić po prostu prawdy o człowieku, bronić też godności rozumu ludzkiego. A co teraz zrobimy, bo jeżeli no, prawo stanowione jest, tylko zależy jakie ludzie mają sumienia, co na nich wpływa, bo po politykach katolickich, prawda, wierzących, no moglibyśmy się spodziewać, że będą stanowili mądre prawo w oparciu o prawo naturalne, że będą brali pod uwagę przekazania Boże i tak stanowili porządek społeczny, w którym no, nam będzie jakoś, no przyjdzie nam żyć i normalnie funkcjonować. Tylko że widzimy w Hiszpanii, ta rewolucja dokonuje się od dawien dawna. Pamiętamy chociażby manifestację, 2,5 miliona ludzi w Madrycie broniło rodziny, małżeństwa, no a i tak Zapatero robił, co chciał. Tak, to jest przykład właśnie dyktatury, dyktatury władzy, która nie ma nic wspólnego z demokracją, nie ma nic wspólnego z autentycznym porządkiem prawnym. Ale warto przypomnieć, że cała tradycja Europy, nawet jeszcze przedchrześcijańskiej, wyrasta właśnie z bardzo wyraźnego rozróżnienia pewnej istotnej różnicy między prawem naturalnym a prawem stanowionym. Warto przypomnieć tej Antygonę Sofoklesa, która właśnie w imię prawa naturalnego sprzeciwia się władzy prawowitego władcy Kreona i postępuje wbrew prawu stanowionemu, kierując się właśnie autentycznym sumieniem odczytującym prawo naturalne. Cała tradycja chrześcijańska mówi jednoznacznie, że jeżeli prawo stanowione jest sprzeczne z zasadą sprawiedliwości, że jeżeli ono koliduje z prawem naturalnym, nie obowiązuje w sumieniu. I dlatego też no po prostu my musimy takie prawo, takiemu prawu się sprzeciwiać. To znaczy nikt nie jest zobowiązany do tego, aby szanować takie prawo, aby to prawo respektować. Mamy natomiast prawo i obowiązek sprzeciwu wobec takich ustaw, wobec takich norm, bo one po prostu, raz jeszcze powtarzam, przeczą prawu naturalnemu, ale przeczą także po prostu dobru człowieka. Dlatego prawo i obowiązek sprzeciwu wobec takich ustaw to jest nasze zadanie, które nas dzisiaj dotyczy. Księże profesorze, minister sprawiedliwości, prokurator generalny Zbigniew Ziobro skierował pismo do Rzecznika Praw Obywatelskich w sprawie drukarza z Łodzi. Pewnie sprawa też jest znana. Liczył on, że Adam Bodnar wesprze go w staraniach, aby łódzki sąd respektował konstytucyjną zasadę wolności sumienia w sprawie drukarza, który odmówił wykonania usługi zleconej przez Fundację LGBT. Tutaj Ziobro oświadczył wtedy, że nakazowy wyrok łódzkiego sądu o 200-złotowej grzywnie na pracownika prywatnej drukarni jest niebezpiecznym precedensem.
Oczywiście to jest bardzo niebezpieczny precedens, natomiast nie chciałbym być tutaj złośliwy, ale wydaje mi się, że obecny rzecznik praw nie tyle jest rzecznikiem praw obywatelskich, ile rzecznikiem praw Platformy Obywatelskiej. Dlatego trudno tutaj jakąkolwiek bezstronność o jego postawę sprawiedliwego arbitrażu w takich sprawach. Myślę, że to pismo, które pan minister Ziobro bo to było też inicjatywy rzecznika praw obywatelskich, tak? To wniosek o ukaranie złożyła policja, która postępowanie wprowadziła właśnie z inicjatywy rzecznika pana Adama Bodnara. No więc właśnie. Dlatego raz jeszcze podkreślam, że tutaj mamy do czynienia z sytuacją odwrócenia pewnych ról i myślę, że będziemy mieli teraz okazję przyjrzeć się temu, jakie stanowisko zajmie Rzecznik Praw Obywatelskich, czy stanie rzeczywiście na straży interesów lobby gejowsko-dewiacyjnego, czy stanie na gruncie praw człowieka wyznającego zdrowy rozsądek i mającego prawo, autentyczne prawo, niezbywalne prawo ludzkie do wolności sumienia. Dziękuję bardzo za rozmowę. Po prostu zobaczymy. Dziękuję za komentarz, księże profesorze. Dziękuję także serdecznie. Szczęść Boże. Szczęść Boże. Naszym gościem był ksiądz profesor Paweł Bortkiewicz, bioetyk. Yeah.
Ojciec Święty Jan Paweł II powiedział do nas, do rodziny Radia Maryja. Wymiacie wielką misję przepowiadania Ewangelii wszelkiemu stworzeniu. Podobnie zdejście do ewangelicznego siewcy, który wyszedł siać ziarnko. Ta siejba ewangelizacyjna przez te 25 lat wydała już wiele owoców, ale przed nami jeszcze wiele pracy, wiele zadań. Przyszłość rodzin, rodziców również, dziadków, ojczyzny, kościoła zależy od tego, jak będą wychowane dzieci, młodzież. Podczas Światowych Dni Młodzieży zobaczyliśmy piękną młodzież, która zadała kłam propagandzie, że młodzież jest zła. Taka młodzież to wielka nadzieja dla Kościoła, Polski i świata. Czy nie chcielibyście, żeby wszystkie dzieci, również wasze dzieci, były właśnie takie? Cieszy też bardzo młodzież kochająca Pana Boga i Polskę. Niejednokrotnie ta młodzież jest nazywana przez zorganizowane lewactwo ksenofobami, nacjonalistami czy nawet faszystami. Często ta młodzież swoje poglądy, miłość do ojczyzny, do Polski na różny sposób manifestuje. Tej kochającej ojczyznę młodzieży, która pragnie dobra przyszłości Polski, mówimy: wchodźcie w politykę, by mądrze i z miłością służyć rodakom, wbrew temu, co niejednokrotnie doświadczała nasza ojczyzna, rodacy od ludzi nazywających się politykami, a w rzeczywistości byli szkodnikami. Jeśli kochacie Polskę, to służcie jej w polityce. Politykę też trzeba uzdrowić w Polsce, a to uzdrowienie będzie przez światłych i prawych ludzi. Do tej służby trzeba dobrze się przygotować przez dobre studia, w tym politologiczne, u kompetentnych, kochających Polskę mistrzów i przez formację osobowości. Nie wystarczą tylko studia. Te studia są na różnych uczelniach i trzeba zobaczyć, kto uczy. Iluż jeszcze jest lewactwa na tych uczelniach. Nie wystarczą jednak tylko studia. Potrzeba stać się arystokratą ducha. I to tak jak wielu wielkich, także w najnowszej naszej historii Polaków. Otóż wszystkim, którzy chcą organizować, kształtować nasz naród, którzy chcą służyć ludziom, którzy kochają prawdziwie Polskę, proponujemy już nie tylko jakieś manifestacje, ale dobrą politologię, dziennikarstwo, kulturoznawstwo, informatykę. Z myślą o ojczyźnie, o jej przyszłości, patrząc na ten cały wymiar studiów, uczelni, założyliśmy kiedyś Wyższą Szkołę Kultury Społecznej i Medialnej. I w tej uczelni jest szansa na zdobycie dobrego wykształcenia, na bardzo dobre praktyki i na kształtowanie charakteru. To zależy w tej chwili tylko już od tej młodzieży, od młodzieży przychodzącej. Muszę powiedzieć, że cieszy bardzo, jeżeli spotykam młodych ludzi po naszej uczelni, absolwentów, na różnych stanowiskach już w Polsce. Gdy dowiaduję się, jak są wiarygodni i kompetentni, jak są dobrze przygotowani, to naprawdę cieszy. Jeśli chodzi o możliwość zdobycia pracy po studiach, to według badań Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego, a badane były wszystkie uczelnie, wszystkie, jest ich wiele, kilkaset w Polsce, nasza uczelnia jest bardzo wysoko, bo na 5. miejscu. Słyszę pytania, czy znajdują pracę. Otóż znajdują i są poszukiwani ludzie kompetentni i ludzie prawi. Nasza uczelnia jest też wyróżniona przez komisję akredytacyjną jeszcze za rządów PO. Dziennikarstwo wyróżnione jako jedyne z uczelni takich. Zauważmy, wyróżnione jeszcze za rządów PO, mimo że na różne sposoby nas stygmatyzowali. Nie trzeba się tym przejmować, że ktoś kogoś stygmatyzuje. Trzeba po prostu chcieć iść do przodu, także pod prąd. Pod prąd potrafią iść ludzie z charakterami, ludzie, którzy nie chcą być przeciętniakami. I do tego bardzo, bardzo serdecznie zapraszamy. W naszej uczelni jest politologia, na licencjacie polityka społeczna i ludnościowa, polityka międzynarodowa, marketing polityczny, na magisterskich bezpieczeństwo państwa i dyplomacja, polityka społeczno-ekonomiczna, komunikacja i dziennikarstwo polityczne, jest dziennikarstwo i komunikacja społeczna, licencjackie studia i stopnie magisterskie,
na przykład dziennikarstwo informacyjne i sztuka prezenterska, dziennikarstwo online, marketing sieciowy, kultura medialna, dziennikarstwo radiowo-telewizyjne, jest informatyka, techniki multimedialne i grafika komputerowa, kulturoznawstwo. Trzeba tworzyć kulturę, prawdziwą kulturę, nie antykulturę. I tu jest kultura audiowizualna, turystyka kulturowa, techniki aktorskie i reżyseria. Są studia podyplomowe, jest ich wiele, ale na przykład polityka ochrony środowiska i tu kompensacja przyrodnicza, ekologia i zarządzanie. Jest retoryka i komunikacja społeczna, grafika komputerowa i techniki multimedialne. Jest marketing internetowy, relacje międzynarodowe i dyplomacja i tak dalej. Są kursy dokształcające i szkolenia specjalistyczne. Resztę szukajcie Państwo na portalu wskasim.edu.pl. I jeszcze jedno, proszę Państwa, bardzo, bardzo ważne. W sierpniu z myślą właśnie o młodzieży, o Waszych dzieciach, organizujemy również warsztaty. Od 25 do 27 sierpnia zaczynamy zawsze w południe i kończymy obiadem. Zapraszamy do Torunia młodzież od klasy trzeciej gimnazjum Swyż na warsztaty Nowe Widnokręgi. Media, kultura, polityka, taniec, muzyka. Od 24 do 27, a więc dzień wcześniej, młodzież muzykująca z instrumentami i kochająca śpiew. To będą warsztaty muzyczne. Zgłoszenia, informacje w Dziekanacie Wyższej Szkoły Kultury Społecznej i Medialnej w Toruniu. Telefon 56 610 7200. 56 610 7200. A więc popracujmy z młodzieżą i dla młodzieży. Rodzice, babcie, dziadkowie, od Was zależy. Od Was zależy bardzo wiele. Od Was zależy przyszłość Polski, ale i Wasza przyszłość. Jest takie powiedzenie, jak sobie pościelisz, tak się wyśpisz. Trzeba myśleć i o sobie również. Kto Wam da z wielką miłością kiedyś kromkę chleba, może szklankę wody? Kto się zaopiekuje Wami? Trzeba myśleć dalekosiężnie, kształtować charaktery. Trzeba myśleć o ojczyźnie. Dobrze się dzieje, już jest dużo dobra, ale mamy jeszcze bardzo wiele do zrobienia. Nie jest to takie pewne, że wszystko się uda. Wszędzie jest potrzebny człowiek i dlatego teraz już pracujemy. Zapraszamy bardzo, bardzo gorąco właśnie Was, ewangelicznych siewców. Popracujmy z młodzieżą i dla młodzieży. Dla naszych rodzin, ale i dla ojczyzny, i dla Kościoła, dla ludzi. Bóg zapłać. Jest 10 minut po godzinie 5. Jak zwykle o tej porze zapraszamy do wspólnego śpiewu godzinek ku czci niepokalanego poczęcia Najświętszej Marii Panny.